Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, głowy państw i szefowie rządów, współliderzy demokratycznego świata. Pozwólcie, że podzielę się osobistą refleksją. 31 lat temu po raz pierwszy głosowałem w wolnych wyborach i po raz pierwszy w historii Polski po II wojnie światowej moje pokolenie mogło demokratycznie wybrać prezydenta. Rok temu, jako drugi prezydent w naszej historii, zdobyłem reelekcję. Stało się to przy rekordowej frekwencji i po bardzo wyrównanej walce z moim oponentem Rafałem Trzaskowskim, obecnym prezydentem Warszawy. Gdybym stanął przed wami jeszcze kilkanaście miesięcy temu, opowiedziałbym zapewne, jak wielu z was, o własnym kraju, Polsce, która wielokrotnie za demokrację przelewać musiała krew. Prawdopodobnie mówiłbym też o priorytetach naszej generacji liderów świata i o naszym wielkim zadaniu a jest nim Mojej ocenie przezwyciężenie polaryzacji, która w świecie po pandemii niestety przybiera na sile, w skali, której dotychczas nie znamy i niemal we wszystkich krajach. Mój kraj też nie jest tu wyjątkiem. Mówiłbym zapewne, że demokracja musi wrócić do korzeni. Debata znów musi być debatą, a nie wezwaniem do cenzurowania oponentów. Walka polityczna nie może być dehumanizowaniem przeciwnika, bo przeciwnik to po prostu człowiek, który z różnych przyczyn ma, inne poglądy niż my. W międzyczasie stało się jednak coś, co zmieniło moje spojrzenie na debatę o demokracji. Cztery tygodnie po mojej reelekcji, gdy ponad 20 milionów moich rodaków, Polek i Polaków skorzystało z prawa głosu, nasi sąsiedzi, białorusinki i białorusini zostali ponownie i w najbardziej brutalny sposób tego prawa pozbawieni. A Białoruś leży 180 km od Warszawy. Tam jest granica demokracji, a może nawet więcej. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Tam troską jest, jak wyciągnąć z więzień 900 osób, których jedyną winą było pragnienie wolnych wyborów. I jak odsunąć od władzy rządzącego od 27 lat dyktatora, który łamiąc wszelkie cywilizowane zasady, sfałszował głosowanie i spacyfikował protesty? Dlaczego mówię o Białorusi? Bo Polska, wdzięczna opaczności za naszą wywalczoną w latach 80. wolność, wzięła na siebie przed laty zobowiązanie być wsparciem dla demokracji w Europie Wschodniej. To piękne zadanie, ale ma ono swoje konsekwencje. Jesteśmy przez to na celowniku propagandy Kremla, a od niedawna płacimy cenę w postaci operacji hybrydowej na naszej granicy, którą wywołał dyktator Aleksander Łukaszenka. Byłem proszony o zobowiązania, więc składam solenną deklarację naszym białoruskim braciom i chcę, by usłyszano ją wszędzie na wschód od Polski. Polska pozostanie promotorem demokracji, bo uważam, że moja urodzona w 1995 roku córka, która nie żyła ani sekundy w dyktaturze, i jej białoruska rówieśniczka, która nigdy nie widziała wolnych wyborów, to dwie równe sobie osoby o takich samych prawach. Deklaruję jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, że białorusinki i białorusini, których 180 tysięcy znalazło pracę lub schronienie w Polsce, będą traktowani przez nas jak bracia i jak najmilsi goście. Oświadczam, że Polska jest świadoma, że wspieranie demokracji ma swoją cenę. Choćby tę cenę, którą płaci dziś, gdy nasza Straż Graniczna, policja i wojsko strzegą wschodniej granicy Unii Europejskiej przed zemstą dyktatora, przed tyranią i pogardą dla człowieka. Mówię to nie tylko jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię to jako Andrzej Duda, który w w 2025 roku skończy swoją prezydenturę i odda władzę demokratycznie wybranemu następcy lub następczyni. A potem z dumą na powrót stanie się zwykłym obywatelem, po prostu wyborcą. I wierzę, że Białorusini i Białorusinki zobaczą kiedyś tę samą demokratyczną normalność taką, w której prezydenci się zmieniają, a pozostają oni, wolni obywatele, wolni i swobodni wyborcy. Apeluję do wszystkich z Państwa o solidarność w tej sprawie, apeluję o solidarność z Białorusią. Dziś to jedno z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata.